Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy oczywiście w Max Payne'a. Dobra, świetnie. Okej, dostali tutaj. Dobra, lecimy sobie dalej powolutku, moi drodzy. I cóż, mam nadzieję, że tu... Żeby dotrzeć na dach, należało skorzystać z windy w pomieszczeniu za drzwiami. Aha, okej. I... chwila. What? Czekajcie, czego mamy tu... chwila, bo ja tu się pogubiłem. Chwila. Przywiozłem pizzę. Nie znam cię, spadaj tu. Dziwne to. Ale czekajcie, bo my tu... Chwila. Nie, dobra, dobrze, tędy trzeba iść. Okej, dobra, mój błąd, wybaczcie. Ale tu coś się... Czekajcie, dziwne miejsce, ale... Świetnie. Dobra, tu nic nie ma. Świetnie. Powiem wam, że nawet jeszcze dobrze tak nie dostałem. Troszeczkę tylko. Nie, nie strzelaj. Ja nie. Znasz tych matołów z pralni? Ja? Nie. No, ty nie jesteś mi potrzebny. Co? Nie. Pralnia? Tak, znam. Wprowadź mnie tam. Dobra, już dobra. No ty kim jesteś, halo? No prowadź mnie. No prowadź mnie, kurde, ty. Ja pierdzielę, co za behemot. Dobra, tędy nie... No idziesz. Przesuniesz się do pieruna. No, dziękuję. Ale fajnie, dobra, w sumie mogłem... Ajajaj, mogłem to zostawić. Dobra, przepadło. Dobra, lecimy dalej, czekajcie. Aha. Dobra, tędy nie da rady. Czekajcie, którędy trzeba iść, halo? Bo ja teraz powiem wam, że nie wiem. Czekajcie, czy musimy na dół iść w tej chwili? Bo teraz powiem wam serio, nie wiem. Czekajcie, ja tu... Dobra, przecież idę, prowadź. Czekajcie chwilę. Tutaj było te... Tak, tutaj, dobra. Świetnie. I po co wam to było? Ale też może niepotrzebnie zabiłem tego, ale... Świetnie. Mi nic nie odjął. Serio. Wow. Środki przeciwbólowe. Fajnie. Czekajcie, czy ja tu wszystko... Dobra, to trzeba tędy iść teraz. I lecimy na górę. Powolutku, moi drodzy. Dobra, ile jeszcze będziesz tu wjeżdżał? W Bronxie narasta kryzys związany.
związany z wojną gangów o przejęcie kontroli nad handlem Valkyrią. Najwyraźniej Max Payne, poszukiwany w związku z zabójstwem pracownika agencji do spraw walki z narkotykami, wypowiedział wojnę swoim niedawnym kolegom. Wśród jego ofiar znaleźli się groźni członkowie mafii. Joy i Virgilio Finito, a także Rico Muerte. Finito, finito, No. Nowojorską policję postawiono w stan gotowości. Max Payne jest też poszukiwany listem gości. O kurde! Obiecał podjęcie niezbędnych działań, które doprowadzą do ujęcia przestępcy. Nie ujawniono nam jednak, na czym będą polegać te działania. Dla wiadomości New York CNN mówiła Kira Silver. Kira Silver, dobra. What? Aha, spoko. Fajnie. Bieraj to. Dobra. Ty niszczysz to. Ej, gdzie dalej trzeba iść? Halo, bo ja się tu pogubiłem. W sumie pogubiłem się. Ej, czekaj. What the fuck? Co on to zrobił? To było epickie, powiem wam. Ty, ale żeś mi odziął, kurde, to ty. Ptasie, ty pierdzielony. Tyle tylko, że to nie ja. Wyłącz ten telewizor, czego prąd tylko. Czekajcie, chwila. Czekajcie, najpierw poprzeszukujmy może to miejsce, ale tu widzę, że nic nie ma. Okej, to dobra, idziemy dalej sobie. Gdzie teraz? O, to jest pytanie. Chwila, czy ja mam sobie skoczyć? Chyba nie. Aha, dobra, mam tu rury, fajnie. Tylko gdzie teraz? Tu chyba na to wygląda. Łoków! Ale pierdyknęło. Dzisiaj tu chyba byłem w tym miejscu. What the fuck? Ohoho! What the fuck? Co to było? What the hell? What the fuck? Ściana runęła. To było epickie, powiem. Nie no, nieźle. What the fuck? Czekajcie, może by... What? Nawet nie trafiłem w niego i... Dostał, fajnie. No powiem wam, że... Wypierdzielać, panowie. Świetnie. Pewnie gdzieś tutaj muszę iść, halo, bo w sumie nie wiem. Czekajcie, może bym grę zapisał tutaj. Świetnie. Ja tu pogubiłem się serio, moi drodzy, teraz, kurczę. Tu chyba nic nie ma takiego. Tu, o, tu mam jakieś drzwi. Na co cholery czekacie? Podkładają nam bomby, aby co? Nic? Na co czekacie? To przecież wojna do diabła! Właśnie ciebie szukałem. Pain! Cholerny gliniarz, od początku czułem, że coś jest z tobą nie tak. Za kogo ty się uważasz, cholerny glino? Nie możesz tak po prostu tu wchodzić i machać tym żelastwem. Kim ty w ogóle jesteś? O Boże! Boże, postrzeliłeś mnie! Już nie żyjesz, Pain! Na co czekacie, przygłupy? Załatwcie go! Nic! Z przyjemnością szefie. Gubni ci zmiał. Strach doda ci skrzydeł. Ale ucieka fajnie. Słabi są. Adresatem był Don Puccinello, ale Vinny nie odważył się dokończyć listu. Jackowi całkiem odbiło. W nocy zastrzelił Dino tylko dlatego, że chciał zobaczyć, jak wygląda jego mózg na ścianie. Po prostu zwariował. Za szybko tracimy ludzi, klientów. Cognity śmiertelnie bał się swojego szefa. Jack Lupino zupełnie oszalał. Stawił na biurku zgnieciony list. Dobra. Czekajcie, tu pewnie... chwila. Ło, śrutówki, ale śrutu miałem, ło. Otwórzesz to, kurde, no, halo, panie, otwórz mnie to.
Czekajcie, który dał mi się raz, halo? Vinny Gognitti uciekał przerażony. Był w stanie biec, jednak tkwiąca w brzuchu kula sprawiała, że czas mu się kończył. Wiedział, gdzie jest jego szef, a ja miałem porachunki z Jackiem Lupino. Gognitti musiał się śpieszyć. Aniołem nie był, ale strach naprawdę dodaje skrzydeł. Tak. Oj, czekajcie, tu coś mamy. Bieremy. Tutaj? Czekajcie, ja sobie życia tu dodam. Kurde, co jest? Halo, ej! No, kurde. Tu nie ma. Tu nic nie ma, niestety nic nie ma, szkoda. Mam cię, draniu. What the? Ej, what? No to nieźle. Postanowił skorzystać ze środków komunikacji miejskiej. Musiałem pójść w jego ślady. Wow, ale żem... A kurde. Czekajcie, gdzie mam teraz iść? Halo, halo. Tu nie skoczę, kurde. Fuck. No nieźle, powiem wam. No to nie, zły gościu. Kurde, czekajcie, muszę jeszcze raz tędy iść. Czy ja tędy przejdę? Kurde, nie wiem. Czekajcie, tędy spróbujemy wejść. Czekajcie. To jest te wcześniejsze miejsce, halo, fajnie. Dobra, lecimy na dół. Nie wiem, czy to na dół mnie poprowadzi, czy jak? Bo w sumie nie wiem. Ej, czekajcie, bo ja tu chyba... Czekajcie chwilę. Ja chyba... Aj, dobra, czekajcie chwilę. Jeszcze raz, czekajcie, tamto miejsce, gdzie tu było? Dobra, dobra, znajdę, spokojnie. Dobra. Czekajcie, jeszcze raz, żeby się nie, tu nie pogubić, powiem wam tak. Chyba tędy. Tak jest, tędy. Chwila. Tędy też nie. Tędy jakoś, tylko jak ja mam tu w ogóle... czy mam tam tu skoczyć? O ja pierdziele, no to nie, aj. Dobra, mój błąd. Hehe, dostał. To nieźle. Dobra, chwila, gdzie mam teraz iść? Czekajcie, tędy. Dobra, mam. Dobra, tędy. Jeszcze raz zajmijmy się tym, czekajcie, bo ja tu chyba... Świetnie. Na razie żyć nie będę sobie tutaj znaczy dodawał, co nie, bo nie ma po co w sumie. Chwila, nie tutaj. What? A tutaj, dobra, mam. Dobra, zapisujemy grę. O kurde, serio. Oh my god. Dobra. Świetnie. Świetnie. Dostałeś. O kurde, co ja zrobiłem? Halo. Powiem wam, że ja nie mogę się doczekać też. W sumie. Wow, halo, berwo. Pięknie, świetnie, dobra. Tędy trzeba iść. Czekajcie chwilę. Aj, kurde, co jest? Halo. Tędy też się nie dostanę, dobra. Dobra, to można.
O kurde. To nieźle. Dobra. Czekajcie chwilę. Czy ja tu będę coś miał jeszcze? Kurde, mało żyć mam teraz w sumie. Czekajcie, którędy on spierdzielił? Chwila. Tędy też nie? Halo? Chwila. Tędy, dobra, mam. Vinny go gnici i uciekał przerażony. Był w stanie biec, jednak tkwiąca w brzuchu kula sprawiała, że czas mu się kończył. Wiedział, gdzie jest jego szef, a ja miałem porachunki z Jackiem Lupino. Gognici musiał się śpieszyć. Aniołem nie był, ale strach naprawdę dodaje skrzydeł. Tędy? Nie tędy, kurde, czekajcie, pomyliłem drogi znowu. Ajajaj. Ale nie, czekajcie, chyba do... Nie, on... Tędy szedł? Nie, tędy też nie. Ech. Ojeju, czekajcie. Tędy, no. Dobra. Tędy uciekał. Na pewno. Czekajcie, bo ja tu się pogubiłem, serio. Jak on to zrobił, że on tam skoczył? Kurde. What the fuck? Jest! Jest! Udało się! Uff! Ledwo. Kurde, nawet nie wiedziałem, co mam tu zrobić. Nawet nie wiedziałem, co mam tu robić, ale dobra, udało się. Co? Ale wiecie się, jakby nie dał rady tak. Wow, myślę. Świetnie.
Wszyscy? Halo. Chyba wszyscy dostali, na to wygląda. Dobra, tutaj mamy jakieś wejście. O ja pierdzielę. Wow, wow, wow. Kurczy byku ty. Przez siebie, żem kurde prawie dead. Ja cię kręcę. No nie. Nie ma żadnych żyć. Halo. Kurde. Ajajaj, niedobrze. Ech. Aha. Padłeś, śmieciu. Dobra, czekajcie chwilę. Ech, ech, ech. Czekajcie, 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 zaraz. Jakby to załatwić, by nie padnąć jak głupi. Wow, 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 co to było? Kurde, czekajcie chwilę. Aha, mam już. Z tej strony muszę, dobra, wejść, mam. O ja pierdzielę, nie wierzę w to. Oh my god. Kurde, wiedziałem. Aj. Wiedziałem, że tu padnę. Wiedziałem, że tu padnę jak głupi. Aj. Dobra, czekajcie. Świetnie. Dobra, teraz tu będę chyba. Dobrze pamiętam. Gdzie on jest? Halo. Oj, czekajcie, tego nie chciałem, kurde. Dobra. Ho, jak oberwał. Nieźle, dobra. Dobra, trochę mi odjęli skurczybykie, ale dobra, nic się nie stało, tak mniej więcej. Albo się stało. Czekajcie, ja może się uzdrowię. Czekajcie, sobie to zapiszę grę szybciutko, tu gdzieś. Dobra, świetnie. Albo wiecie co? Ja pierdzielę, no nie wierzę w to, kurde, czego oni tacy szybcy są?
nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj. Kurde. Oberwiesz? Pięknie, świetnie. Ale żeś oberwał ode mnie teraz. Kurde, ale mi odjęli skurczybyki, no nie wierzę w to. Dobra, Co to jest? Kurde, mało mam żyć znowuż. Ja pierdzielę. Bym tylko nie oberwał teraz, kurczę, by było fajnie. Wiecie, w sumie. Kurde, czego tak oberwałem? No ludzie, bez kitu. Świetnie. Bardzo dobrze, cieszę się. O, fuck. Ej, co jest? Halo. Ja pierdzielę, nie wierzę w to. Ej, shit. Czekajcie, ja od razu pierdyknę i bombę może. Tak myślę. Świetnie. Kurde, nie, tak się nie bawię, tak się nie bawię. Nie, nie ma mowy nawet. Nie, 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 nie. Ja tak się nie bawię z wami. Nie ma mowy nawet. Nie, nie, nie. Ja muszę mieć mało żyć. Wiecie? Dobra, mam tu 2 ingramy. Świetnie. Kurde, skurczybyku ty. Świetnie. Kurde, ale mało znowu mam żyć. Ja pierdzielę. No nie no. Tak się nie bawię. Ja tak się z wami nie bawię. Kurczę. Ajajaj. Kurde no. Świetnie. Świetnie. Tędy nie przejdę, dobra. Dobra, świetnie, mam. Może teraz się uda jakoś, ale znowu mam mało żyć. Kurde, jak mam ich pokonać, żeby było jak najlepiej? Kurczę. To jest, powiem wam, trudne teraz już w sumie. Świetnie. Aha, to jest ten gościu, co dostał ode mnie. Dobra, fajnie. Zabiorę ci broń od razu. Bardzo dobrze, może teraz się uda, ale wątpię, kurczę, ich jest za dużo tam. Ej, ale mam bomby, fajnie. Świetnie. Czy tam ktoś jeszcze jest? Halo? Czekajcie, ja tam wejdę może. Kurde, no ludzie! Ja pierdzielę, czego gry nie zapisałem? Halo! A, jakie głupi ja. A, shit. O Boże, nie, ja tak się z wami nie bawię. Kurde, no. Ludzie, mole, ja pierdzielę, no nie wierzę w to. Oh my god. Nie no, kurde, jak mam ich... sprzątnąć, no kurde, to jest trudne. Może nie jest trudne, ale kurczę, właśnie, kurde, ale ja jestem głupi, serio, a tu były te, o Boże, nie no, nie wierzę w to, nawet nie wiedziałam, że tu były te. Czekajcie, tu będzie. Świetnie. Dobra, czekajcie, sobie tu trochę żyć
Teraz może się uda w sumie, ale zobaczymy, zobaczymy jeszcze. Dobra. Ej, jakim cudem oberwałem? What the fuck? Halo? Ja pierdzielę, nie wierzę w to. Kurde, no ludzie. Ale żem to kurde, żem... A, fuck. Szkoda gadać, dobra. Ech, he, he, he. To nieźle. Czekajcie, trzeba będzie... Świetnie, oberwał ode mnie. Świetnie. Czekajcie. Dobra, oberwał ode mnie. Dobrze jest, bardzo się cieszę. O, w sumie nawet mam mało żyć, kurczę, teraz. Nie wiem, czy... Świetnie. Świetnie. Wow! Kto to strzelił we mnie? Kurde no. Co za człowiek? Kurde no. Ludzie. No bez przesady już. Przestraszyłeś mnie typie ty. Pierdzielony. Jest. Czekajcie, grę zapisuję. Dobra, jest. Uff. Ledwo, ledwo powiem wam. Udało mi się. Kurczę, trudne to powiem jednak jest. Halo, czemu nie mogę wejść? Co? Serio? Fuck! Jest! Wow, czekajcie, po kolei, chwila. Aha, tu mnie zablokowało, dobra, okej. Dobra, świetnie. Gdzie teraz, gdzie teraz? Kurczę, oto jest pytanie moje. Zapisuję grę. Tu, tutaj chyba nigdzie nie wyjdziemy, chyba musimy tutaj skoczyć, na to wygląda. Tutaj też nie. Ale nie chciałem tego otwierać. Czekajcie, 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 czekajcie. Max Payne, nie ma dokąd uciec. Jesteśmy bliscy schwytania. Wtedy wydam oświadczenie, teraz poważnie się sprawa. Jim Bravura, zastępca szefa policji, odmówił szerszego komentarza. Nie licząc podejrzanych zwyczajów żywieniowych, Bravura wydawał się porządnym gościem. Postawił nas jednak po różnych stronach barykady. Ale zawalił próbę schwytania mnie. Gliniarze zgubili jak kilka dachów temu. Przynajmniej na jakiś czas. No jest nowo. Zwykle przez te drzwi w formie Payne zrządzą mordu w oczach. Wow. Gdzie teraz? Gdzie teraz muszę iść? Trudne będą musieli podnosić dźwignię. O, jak fajnie. Zabić go! Świetnie. Bardzo dobrze. Trochę mi odjęli, ale co tam, kurczę. Napisuję grę. Dobra, czekajcie, trochę trzeba będzie tutaj. Kurde, nie no, nie wierzę w to. Co ja tu odwaliłem teraz? Oh my god.
Kurde, ty skurczybyku, ty. O, fuck, no to nieźle, kurczę. Ja pierdziule. Czekajcie, 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 czekajcie. Gdzieś tu było? Chwila. Czekajcie, gdzie były te? Tędy też nie przejdę. Czekajcie, gdzieś tu były, jak ja dobrze... Gdzieś tu były te, kurczę, lekarstwa. Halo, czy ja ich nie wziąłem przypadkiem? Kurczę, czekajcie chwilę. Chyba tego nie wziąłem. Aj. Gdzieś tu były lekarstwa, halo. A ja wziąłem te lekarstwa, o panie. No to nieźle, kurczę, teraz żebym to wpakował się. Kurde, no to nieźle, dobra. Dobra, jakoś sobie poradzimy może teraz, ale... Wątpię. Wątpię, tędy. Tędy, dobrze i no tak. Wreszcie żeś oberwał. Ale żem oberwał, kurde no. Oh my god. Dobry jest, powiem wam jednak. Jest! Udało mi się go zabić, wreszcie. Gogniti opadł z sił w ślepym zaułku wśród parujących studzienek. Wyglądało to tak, jakby tuż pod nami płonęło ognie. Czas na przesłuchanie. Gdzie jest Lupino? Odwalcie! Zła odpowiedź, Vinny. Brutalność policji! W tym jestem dobry. Nie możesz mnie tak po prostu zabić. Możesz to sobie wmawiać. Słuchaj, koleś. Nikt nie będzie mnie tak wystawiał. Chcę wiedzieć, gdzie się schował twój szef. To by nie był chwalebny czyn. Nie prosiłem się o to gówno. Kłopoty same mnie znalazły. Prawi i sprawiedliwi byli w tym mieście na wagę złota. Nie miałem złudzeń. Nie byłem jednym z nich. Żaden ze mnie bohater. Ja, mój pistolet i ten łajdak. Mogłem zrobić tylko jedno. Powiem wszystko. Powiem, tylko nie rób mi krzywdy. Lupino jest w Ragnarok, w tym klubie. Zamknij mnie, aresztuj, wsadź do paki, tylko mnie nie zabijaj! Twoje prawa przeczytam ci na twoim pogrzebie. Czyżby zabił? Ragnarok był prywatnym klubem Lupino. Sklep z prochami ulokowany w starym teatrze. Wiedziałem, co zastanę wewnątrz. Ćpunów po Walkirii gotowych znienacka rzucić się na mnie. I oddział zbirów Lupino. Najgorszych, zimnokrwistych zabójców po tej stronie piekła. Ragnarok był jak migrena. Wszystko migotało tam z prędkością serii z karabinu maszynowego. Pod klubem znajdowały się lochy, w których bawili się wielbiciele sadomasochistycznych igraszek. Dalej było jeszcze. Dobra. Ta mroczna wiadomość była równie subtelna, jak kula trafiająca w serce. Jaki ojciec, taki syn, jak Jack Lupino. Kurczę, jak ja mam tam wejść, jak ja w ogóle żyć nie mam, halo. Kurde. O ja pierdzielę, no jak ja mam tam wejść, żeby było normalnie. Kurczę, nie wiem. Dobrze, moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku i cóż, cześć.